O, siemanko, z tej strony Słomek, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 7 sierpnia, wprawdzie jest to niedziela, ale chwila tutaj przygotowań do sprzedaży siewnika. Dzisiaj taki dzienny vlog, zlepek tego, co się dzieje na gospodarstwie. Trochę tego jest, ostatnio były tylko odcinki żniwne. Żniwa powoli dobiegają końca, zostało wprawdzie 14 hektarów rzepaku, więc 2 dni jeszcze będziemy kosić. No a dzisiaj przygotowujemy zestaw do sprzedania. Kupił tutaj pan, który też jakby ogląda moje vlogi. Był obejrzeć zestaw, odpowiadało wszystko. Także dzisiaj po raz ostatni w takim zestawieniu z Waltrą. No, przez te lata, które siał, byliśmy naprawdę bardzo zadowoleni i na 100% nowy właściciel również będzie zadowolony. No i zestawiamy, rozczepiamy osobno siewnik, osobno bronę i szykujemy zestaw do transportu. Ponadto dodam, że udało się zrobić transakcję wymienną. My sprzedaliśmy siewnik i kupiliśmy w ciemno sortownik do ziemniaka, parę skrzyń dla pełnego ładunku, ale to więcej zobaczycie za chwilę. No i 5 minut zabawy i zestaw rozkompletowany, przygotowany do załadunku. O, słuchajcie, dojechał nowy, mały nabytek do fędziora. Tego mu brakowało. Obciążnik zakupiony od widza, 1450 kg. W koło wykonany z blachy, w środku zalany betonem. Zbrojony, fajne obrysówki. No i fajnie siedzi z fędzikiem. Kwadraciak taki ładnie do niego pasuje. No i teraz to będzie jeszcze lepszy uciąg, tak? Jeszcze lepszy uciąg. No i zestaw gotowy do talerzowania. No a dzisiaj właściwy ciągnik we właściwym miejscu. Pęd do transportu idzie, bo chłopaki wożą słomę, nie ma czym. O, słuchajcie, pomidory widzieliście. Dzisiaj przyszła do nas przecieraczka do pomidorów. No i tata wymyślił, żeby nie trzeba było kręcić korbą, przyniósł wkrętarkę. Ewelina wrzuca, mama nie nadąża wycinać zielonego. No i robota idzie szybko. Swoje przeciery. Zbieram ze skóry, a nie zielone. A ze skórą można wrzucać. Ja bez skóry wrzucam. To oddzielij skórę. Wrzuć ze skórą jednego. No dawaj ze skórą. Och, aż ciężko wkrętarka ma, ale idzie. No ale nie trzeba obierać ze skóry, szybciej idzie wtedy. A reszta to co zostanie dla kurek. I wszyscy zadowoleni. Dla twoich nie, dla naszych ozdobnych. Te małe dostały. Też robicie przeciery u siebie? O, dojechał i transport ze skrzyniopaletami na wymianę i jest sortowniczek. Elegancko. O, jeden zestaw rano pojechał, drugi zestaw przyjechał. Sortowniczek. Dobra, jedziemy na myjkę. I trzeba będzie go przejrzeć, jak będzie chwila. A Łukasz tutaj, kierowca z Adameru. Stała, sprawdzona ekipa. Dobra, jedziemy niżej, w razie W. Elegancki na kółeczkach, teraz nie będzie problemu z przestawianiem, ten nasz, no wiadomo, starszej produkcji, ten też nowy nie jest, ale już chociaż na kółkach, nie? Mamy dzisiaj wtorkowy, no podwieczorek, po godzinie 20, 26 lipca, no i lecimy w buraki cukrowe, kolejny zabieg, minęły ponad 3 tygodnie od zabiegu poprzedniego. Dzisiaj na tapecie spirale, dwie substancje aktywne, fenpropidyna i difenokonazol, 1 litr na hektar. Także zaraz rozrabiamy. No i mówię, lepiej zapobiegać, jak leczyć, jak już chwościk wejdzie, to jest za późno. Dlaczego dzisiaj, a nie w innym terminie? Ano dlatego, że dzisiaj rano spadło prawie 6 mm deszczu. Był chłodny, taki rześki dzień, także buraki ładnie stoją. W sumie ciepły wieczór, więc ładnie wchłoną tą substancję. Więcej pokażemy na polu, jak to wygląda. Do tego jeszcze 2 litry agrosorbu aminokwasów i po pół litra optysila, no, żeby
trochę tutaj pokryć liście krzemem i zapobiec stratom liści podczas upałów, żeby trochę zabezpieczyć ten liść, no, przed suszą, tak? Przed suszą, przed promieniowaniem. No, słuchajcie, taka ciekawostka na jednym z pól. Wjeżdżamy w dołek, tutaj jest dolinka. No i co ciekawe, w dołku buraki najbardziej przyjarane, największa susza w dołku. Zobaczcie, tutaj nawet te 5 litrów czy 6, co spadło, nie dało im się podnieść. No, a reszta pola jest ok. No, ja wiem tutaj, ile 2-3% na tej działce wygląda tak jak na tym dołku. O, tutaj takie gniazdo pod górką, a reszta już jest w miarę. No i słuchajcie, tak to wygląda. Na ten moment buraki wyglądają dobrze. Uważam, że pogoda. Poza tym, no, że tej wody brakuje, ale sprzyja burakom, bo no, poza tymi kilkoma dniami tak naprawdę, gdzie były te upały, to jest, jeśli chodzi o temperaturę, ok. Czerwiec nie był, nie wiadomo jak gorący, druga połowa. W lipcu też tych upalnych dni z 30 było może 4 czy 5 dni, także to zdecydowanie na plus. No i wiadomo, lepiej zapobiegać jak leczyć, tak? No tutaj w przypadku chwościka to tylko zapobiegać jak leczyć. Za bardzo, no tutaj interwencyjnie nie podziałamy. O, tutaj takie wypalenisko, no zdarzają się takie miejsca, tak? Wiadomo, gdzieś tam czwarta B czy piąta wchodzi, no to buraka nie ma, tak? Tutaj to będą marchewki, nie buraki, ale no wiadomo, gospodarujemy na takiej, a nie innej ziemi. W przypadku buraków nie ma co narzekać, bo zacznie padać on nawet na jesieni, w sierpniu, we wrześniu, czy nawet w październiku jeszcze może dobudować plonu, może w końcu zacznie padać u nas. O, i tutaj widzicie, kończy się słabe miejsce, wjeżdżamy w drugie. Tutaj mamy KWS Eliskie zasianą na tej działce. O, tutaj już jest zdecydowanie lepiej. Nie będę się tym razem zatrzymywał, bo dopiero zaczynam pryskanie, a chcę za jasnego jak najwięcej objechać. No i też dlaczego zabieg już teraz, a nie poczekałem jeszcze tygodnia? Tak jak mówiłem, za tydzień no nie prognozuję żadnych opadów. Raczej te wszystkie liście, to wszystko będzie leżało na ziemi, więc żadna możliwość wjazdu z fungi. Wiadomo, poranne rosy to jest, że tak powiem, pik do powstania tego chwościka, tej choroby buraków, w sumie najgroźniejszej choroby buraków. O kurde, wywołałem deszcz, jakieś kropelki lecą. No i kolejna sprawa, u nas będzie środek żniw, tak? Za tydzień jak będzie pogoda, to nie będzie czasu i myślenia o opryskach. No i właśnie, żeby nie było tak, że się ten moment ochrony tutaj przegapi, bo będą żniwa, się nie zrobi zabiegu, chwościk się pojawi, no i ząb. Tutaj jeszcze o tyle, o ile działka świeża, tak? Bo o, tutaj section control nam działa, działka świeża, bo pierwszy raz buraki, więc to też na plus. Ta ochrona nie musi być tak intensywna, ale zdrowa plantacja to zawsze było tak, że był większy cukier. Mówię, w tym roku no, do wyrobienia sporo, ten plon mam nadzieję, że będzie jak największy. Zobaczymy, co tutaj się uda, więc no ciśniemy, tak? Ciśniemy, ochrona. Teraz, no powiedzmy, też kolejny zabieg, pewnie około 20 sierpnia i kto wie, czy nie jeszcze jeden gdzieś tam na początku, w pierwszej połowie września, tak? Zobaczymy, jak będzie z opadami, jak to będzie wyglądało. Odbiór mamy na listopad, także tutaj z kopaniem się nie śpieszymy i widzimy się zaraz na kolejnym polu, na kolejnej działce. No i tak, jesteśmy na drugiej działce. Tutaj teraz jedziemy w Elisce, tam obok po lewej stronie te ciemniejsze to jest Toleranza. No tutaj są dwie odmiany, no, podobnie wyglądają jak tam, są takie miejsca, o jak tutaj, że taki jest placyk trochę przypalony. Ogólnie tutaj klasowo gleba jest lepsza na tej działce. No i co tutaj dużo mówić, tak? Ochrona, Waltra będzie miała na chwilę przerwę, jeszcze poleciała wczoraj zaraza, również w ziemniakach, banjo, no i co, i ziemniaku jeszcze jeden zabieg, jeszcze raz chcę wjechać i kończymy ochronę ziemniaczka. Bulwy są ładne, jeszcze coś tam podciągnie. No i dobra, myślę, że to tyle. Jeszcze z drugiej strony, jak pojedziemy przy kukurydzy, to wam kukurydzę pokażę, jak to wygląda na teraz. No, dzisiaj 10 z rana, bierzemy się za fenda, bo no, fend potrzebny do
do Talerzówki, do Bezerkowca. Makita nie dała rady ze wszystkimi śrubami. Dokręcone było pewnie midłokiem, ale pytanie, czy jeszcze było poprawiane. No i zaraz jedziemy do wulkanizacji. No, koło takie ciężkie, więc trzeba sobie radzić ładowarką. Zawsze to odkuliwaliśmy, ale tutaj duża opona, duża felga. Szkoda się szarpać, ładowarka pomoże zawsze. Taką mam nadzieję. Dobra. No i kolejny sprawdzian dla busa. Nie tylko ziemniaczki, ale jak widzicie też przyda się do zawiezienia koła do wulkanizacji. Na przyczepce mocno by to wystawało, więc trzeba sobie radzić. Odkładam kamerę, idę pomóc kulać. O, chyba nie wejdzie. A, wtopa. Zobacz od dołu. Jeszcze wyżej by musiało iść. No tak na styk, może. A wejdź tam na widło i zobacz od góry teraz. Raczej nie wyjdzie. Ja raczej nie wyda, przechwaliłem busa. Może wejdzie, jeszcze jest luz. Jeszcze wyżej może iść. No, na centymetr, ale weszło. Myśleliśmy, że nie wejdzie. Tutaj taki plasticzek o to haczyło. No pełnego powietrza na pewno nie przywieziemy, jak już to pompowanie w garażu, jeśli busem ma przyjechać z powrotem. No, jak co środę, wybieranie pyrki, odmiana Corina. Dzisiaj 55 worków zamówione. Godzina 19, chwila, moment i będziemy mieli naszykowane. Nie, szef? Dobra. Piękna pyrka. Dobra! O, 25 minut, 60 worków naszykowane. U nas tak w kółchozie. Dzisiaj jedno co, że przyczepy od słomy poustawiane, te co pożyczone odprowadzone, zestaw naszykowany, na jutrzejszą akcję wapnowanie. No i cały czas coś się dzieje. Miałem jeszcze dzisiaj jechać, ale jest godzina 19. Jutro też jest dzień. A propos fenda, z jednej wulkanizacji zostaliśmy odesłani do drugiej, bo nie mają tak dużego pieca i niestety trzeba było jechać aż do Lubaszcza, nie? Tata z oponą. O, koło przywiezione. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będzie chodzić, czy nie. Zaraz się można brać za składanie. No i można się brać za talerzowanie dalej. A po niedzieli ruszamy z obornikiem. No a my z Mikołajem dzisiaj wzięliśmy się za merlo. Wymieniamy tulejki mosiężne. Taką nakładkę na jabłko. No i uszczelnienie zwolnicy, bo cieknie ze zwolnic. Pierwszy taki remont, w sumie rzeczy eksploatacyjnej, bo w merlakach ponoć się to dzieje. No w sumie jest 2300 godzin, więc wiadomo, ta przednia oś jest mocno obciążona. Widzicie, ładowarkę u nas nie ma lekko. No i wiadomo, takie tematy eksploatacyjne trzeba zrobić. Zaraz wam pokażę części. Tutaj mamy schemacik. No i komplet naprawczy. Bardzo drogi, chyba 1000 zł ponad tata dawał za to, także tanio to już było.